Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, abyśmy przeczytali parę fragmentów z Bożego Słowa. Pierwsze będzie Księga Hioba. Trzydziesty szósty rozdział. I od 13 wersetu. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Także ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Lecz jeżeli w pełni sądzisz jak bezbożny, to cię sąd i prawo pochwycą. Do tego momentu. Oto Boże Słowo, ono mówi, ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. I dzisiaj widzę jeden temat cały czas, on idzie przez te nabożeństwo. No i myślę, że zapewne to słowo jest skierowane do kogoś, kto idzie tam po chodniku. Albo do kogoś, kto może jest w innym zborze teraz. Nie, okazuje się, to słowo, ono jest skierowane do tych ludzi, którzy są dzisiaj na tym zgromadzeniu, a Pan Bóg wie po co i z jakim zamiarem On posyła swoje słowo. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałem z jednym bratem i który mówi mi, wiesz, było przeze mnie pewne słowo prorocze do jednej takiej siostry, ona w podeszłym wieku. I Pan Bóg mówi, o ja wkrótce będę zbawiać ludzi, za których ty się modlisz na twoich oczach. I on mówi, i we mnie przychodzi taki strach, a co jeśli to się nie spełni? Ja jemu zadaję pytanie i mówię, a powiedz mi, czego ty się boisz? Że to było fałszywe i się nie spełni? Czy boisz się tego, że to się nie spełni i ludzie będą na ciebie źle mówić? Ty się boisz tego, że dojdziesz do bram wieczności i okaże się, że to, co ty robiłeś, to nie było z Ducha Bożego i rozmienisz się z wiecznością? Czy boisz się tego, że okaże się, że to słowo nie było od Boga i będziesz zawstydzony? Wiecie, kiedy ja jemu zadaję takie proste pytanie, on taki zaskoczony mówi, słuchaj, ja się boję tego, że jak się nie stanie, to co ludzie będą mówić? A więc znaczy, ty się nie Boga boisz? Ty się nie boisz o zbawienie swojej duszy? A ty się boisz ludzi po prostu? On mówi, słuchaj, ty dokładnie mówisz to, co ja przeżywam. A ja jemu zadaję pytanie, a czy ty wiesz dlaczego? On mówi, nie. Ja mówię, bo ja z tej samej gliny i to samo przechodziłem. I przyszedł moment, kiedy Pan Bóg przemówił do mojego serca, jaki jest prawdziwy powód twojego strachu. Czy ty boisz się ludzi, czy ty boisz się o własną duszę, że ty zgubisz swoją duszę? I wiecie, kiedy ja to rozsądziłem, to ja stwierdziłem, że ja boję się ludzi. I teraz, kiedy drugi ma te same doświadczenie, które ja już przeszłem, to ja rozumiem, co jemu powiedzieć. Wiecie, jakiś czas temu rozmawiam z jednym człowiekiem i on z uśmiechem na ustach mówi mi o moich jakichś złych postawach, mówi, Daniel, to jest pycha. Jeżeli ciebie coś boli, jeżeli ty masz jakiś uraz, to jest jawnie pycha. Twoje ja, a ciebie skrzywdzili, a z tobą nieprawidłowo. Wiecie, ja taki zdziwiony mówię, pierwszy raz się spotykam, że ktoś mnie nazywa w jakiejś materii pysznym, a ja to z uśmiechem na ustach przyjmuję.
Mówię, jakoś tak dziwnie i widzę, że ma rację. I kiedy dopytuję go, a skąd ty to wiesz? On mówi, słuchaj, i ja kiedyś byłem młodym pastorem i ja kiedyś miałem te same uczucie. Okazuje się, tam, gdzie ten brat mi dawał porady, to on dlatego mógł je dać, bo on już dawno to samo przeszedł. Bracie i siostry, Pan Bóg, On wie wszystko. I kiedy nieraz myślę o tym, co Pan Jezus mówi w słowie swoim, myślę, On przeszedł same najgorsze. I On może nas zrozumieć. Chwała Bogu. Mamy takiego arcykapłana, który jest doświadczony we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, i On nas rozumie. Wiecie, nieraz bywałem na modlitwach i Pan Bóg przez Ducha swojego Świętego mówi, ja widzę, jak ciebie nie rozumieją, ale ja ciebie rozumiem. Bracie, siostro, może ty jesteś na tym miejscu i ja ciebie nie rozumiem. Może twój mąż ciebie nie rozumie. Może twoja żona i przyjaciel, może twój sąsiad ciebie nie rozumie. Ale ja ci chcę powiedzieć, że jest ktoś, kto ciebie rozumie, i to jest Jezus Chrystus. On zna ból twojej duszy, On zna strach, On zna przeżycie, On zna upadki i winy, i wie, kiedy upadasz, i wie, kiedy wstajesz, i On wszystko wie, i mało, że On wie, On rozumie. Bo ja wam powiem, bracie i siostry, ja czasem pewnych ludzi zrozumieć nie umiem, a Pan Bóg ich rozumie. Oto chciałbym, abyśmy jeszcze przeczytali parę wersetów z Bożego Słowa, Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 41 wersetu. 26 od 41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone. I zastał ich znowu i zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich, śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto zbliża się Ten, który mnie wyda. Oto Pan Jezus bierze swoich najbliższych przyjaciół i zamiast oni modlić się i czuwać, oni pozasypiali. I Pan Jezus, ciekawie jest napisane, modli się. On modli się, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Oto w innym miejscu jest napisane, że Pan Jezus mówi, oto przyszedłem wypełnić wolę Twoją, jak jest zapisane w księgach, chwała Bogu. Pan Jezus, przechodząc na tą ziemię, On nie chciał być najlepszym cieślą w okolicy, On nie chciał być najbardziej mądrym i znaczącym albo bogatym człowiekiem, On nie chciał zasiąść na najbardziej zaszczytnym miejscu w świątyni albo dzisiaj w kościele, On nie chciał być kimś może wielkim i poważanym, ale Jego celem w życiu było wypełnić wolę Ojca, chociaż ten kielich nie był do końca przyjemny do wypicia. I ten kielich, On mówi, jeśli można, to niech ten kielich mnie ominie, ale wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się wypełni w życiu moim. Niech ona będzie, bracie, siostro. My często wierzgamy przeciwko ościeniowi i chcemy swoje coś, po swojemu zrobić, swoje robić, swoje czynić, swoje pokazywać, ale to nie wola Boża. Oto najpierw trzeba zastanowić się,
się, co jest wolą Bożą dla mojego życia. Pamiętam, jednego razu byłem na jednej modlitwie i przez jedną siostrę Pan Bóg pokazuje widzenie i mówi do mnie słowo prorocze i mówi: ta siostra, widzę taką wysoką górę i ona taka bardzo stroma, ostra i bardzo przykra. I gdy ty na nią będziesz wchodził, to będzie wiele przykrości i chcę ci powiedzieć, że wiatry będą mocno wiały, aby ciebie zwiać z tej góry, ale trzeba mocno się trzymać, aby nie odpaść. Można byłoby powiedzieć: Panie, ja nie chcę. Ale Pan Jezus mówi: nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Nie to, co ja chcę. Ja przyszedłem wypełnić wolę Twoją na ziemię. Oto, bracia i siostry, czyją my wolę dzisiaj wypełniamy? Oto od pierwszego brata, jak brat Mariusz usługiwał na początku, poprzez brata Andrzeja i aż do teraz brzmią te same słowa. Gniew, nienawiść. Porównajmy się do diabła, czy przypadkiem do niego nie jesteśmy bardziej podobni niż do Boga? Oto zabrzmiało te pytanie. I tutaj Elihu mówi w księdze Hioba: ludzie bezbożnego serca hodują gniew. Ja mam sąsiada, co ma 500 świń i ja widzę, ile to wysiłku kosztuje, żeby je hodować. To trzeba podkarmić, to trzeba coś posiać. Nawet pamiętam, do jednej siostry kiedyś na jednym nabożeństwie było takie słowo prorocze i Pan Bóg mówi do niej: a ty nie przebywaj z tymi ludźmi i nie słuchaj tego, co oni mówią, a jak będą przychodzić do ciebie, to ty powiedz: ja dziecina Boża i ja tego słuchać nie chcę. Oto ludzie słowami swoimi zasiewają nasienie, ale później to wyrasta. I czy my chcemy, czy nie chcemy, to wyrasta. I chciałbym, abyśmy jeszcze jeden fragment odczytali z Pisma Świętego, albo może nawet dwa. Pierwszy to jest pierwsza księga Samuelowa, 15 rozdział. I od 13 wersetu. Pierwsza księga Samuela, 15 od 13. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, które słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadziłem, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł tedy Samuel do Saula: przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy, a ten odrzekł: powiedz. Więc Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tuż barani. Oto okazuje się, Pan Bóg mówi do Saula: ja chcę wywrzeć mój zapalczywy gniew na Amalekitach, za to, co oni zrobili, na Agagu. I mówi: ty ich obłożysz jako obłożonych klątwą i wybijesz do nogi. Okazuje się, Saul w swoim przekonaniu
był sprawiedliwy, wypełnił rozkaz pański. To, co Pan Bóg mówił, on niby zrobił, ale najlepsze zostawił, ale to jeszcze ma tłumaczenie, na ofiarę Panu. I okazuje się, że za to on został odrzucony i Pan Bóg mówi do niego, że czy takie ma Pan upodobanie w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie? Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. W innym miejscu czytamy, kawałek jakbyśmy dalej poczytali, to dojdziemy do momentu, gdzie jest napisane, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Takim samym grzechem jak czary. 28 rozdział i 3 werset. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę. I pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął w kraju wywołujących duchy i wróżbitów. I gdybyśmy później przeszli kawałek dalej, to jest napisane, że Saul mówi, znajdźcie mi kogoś, kto wywołuje duchy, żeby wywołał ducha Samuela, bo nikt mi z proroków nie daje odpowiedzi, ani Pan Bóg przez proroków nie daje odpowiedzi, ani przez sny, ani przez święte losy. Pan Bóg zamilkł i do tego człowieka przestał mówić. Ale był moment w jego życiu, ja myślę, że to było na początku panowania Saula i to jest opisane w 28 rozdziale, jest napisane, że Saul usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Takich ludzi miało nie być. Zachowała się jedna kobieta, która to robiła. I oto Saul, on chciał wypełnić rozkaz Boży, to co było mówione w zakonie mojżeszowym, żeby tacy ludzie nie byli w obrębie Izraela. I on przejawił taką gorliwość i zrobił to. On usuwał ludzi, którzy oddawali się dla czarnoksięstwa, wróżbiarstwa i tym podobne. Ale Pan Bóg do Saula mówi, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A ten człowiek usunął z obrębów Izraela wszystkich wywołujących duchy. Wszystkich tych ludzi, którzy tymi czarami i tymi nieczystymi rzeczami się parali. Ale zarazem on zrobił dokładnie taką samą złą rzecz w oczach Bożych przez nieposłuszeństwo dla głosu Bożego. Nieposłuszeństwo Saulu jest takim samym grzechem jak czary. I oto Saul dopuścił się tego nieposłuszeństwa, lekceważył Boży głos, ale mówi oto ja składam ofiary, my wzięliśmy najlepsze, ale z obłożonego klątwą. I nie wysłuchał, nie posłuchał głosu Bożego. Bracia i siostry, można pościć, modlić się, czytać Pismo Święte, zwiastować Ewangelię, nieść służbę w Kościele, nie wypełniać woli Bożej i absolutnie rozminąć się o własne życie tam na niebie. Bo posłuszeństwo, ono jest lepsze niż ofiara i to jest centrum życia chrześcijańskiego. I Pan Jezus mówi, ja przyszedłem wypełnić wolę Twoją. I co ja mam powiedzieć? Niech mnie ten kielich minie? Przecież ja po to przyszedłem. Bracia i siostry, my przyszliśmy, aby wypełnić wolę Bożą w życiu naszym, a nie żeby wypełniać swoje własne zachcianki i mieć swoją ideologię, swoje zrozumienie i swój plan na życie swoje. To jest obrzydliwość i to jest po prostu bezbożność. To jest coś nieczystego przed Bogiem. My mamy chcieć znać wolę Bożą i ją wypełniać w naszym życiu. Nie tak dawno rozmawiałem z jednym człowiekiem. Mówi mi, Daniel, dorobiłem się wielkich pieniędzy na nieczystych rzeczach. I mówi, kiedy nawróciłem się i kiedy szedłem przez taki most, mówi, to miałem na ręku zegarek za około 25 tysięcy złotych. To już lata temu on miał taką wartość. On mówi, gdy ja na to spojrzałem,
Mówi, to było nieczyste w moich oczach. Ja wziąłem ten zegarek, wyrzuciłem go do rzeki, żeby przypadkiem nikt tego zegarka nie znalazł i nie ubrał na swoją rękę, bo to było nieczyste. To były rzeczy obłożone klątwą. Ten brat, on mieszka w 30 paru metrach, a ma przepiękny dom, około 2 hektary ziemi. On mi nawet pokazywał ten dom. Ja mówię, no to słuchaj, w takim miejscu miliony to jest warte. Czemu ty tu nie zamieszkasz? A on mi odpowiada, ja w tym domu mieszkać nie będę, bo on został wybudowany na krzywdzie ludzkiej. To jest nieczysty dom za nieczyste pieniądze i ja tych rzeczy nie chcę brać do życia swojego. Ja się tym brzydzę. Ja ten dom i te hektary, które mam, ja mogę jedynie oddać albo na jakiś dom socjalny, na jakąś fundację, która będzie zajmowała się narkomanami, jakimiś ludźmi uzależnionymi, albo na zbór, ale ja w tym domu mieszkać nie będę. Dla mnie on jest nieczysty. I wiecie, kiedy ja to usłyszałem, pomyślałem, Saulu, gdybyś ty tak zrobił w życiu swoim. Gdybyś powiedział te rzeczy, one dla mnie są nieczyste i ja ich nie chcę. Wiecie, kiedy ja to usłyszałem, mnie to zdziwiło. I kiedy zadałem sobie pytanie, czy ja na jego miejscu byłbym w stanie tak się poświęcić, to do dzisiaj, bracia i siostry, to pytanie chodzi w mojej głowie i nie wiem, czy bym dał rady. Każdego jednego z nas Pan Bóg prowadzi swoją drogą i On chce, abyśmy wypełniali Jego wolę w swoim życiu, obojętna jaka by ona nie była. Ktoś na tym miejscu, on przeżywa i mówi, czemu ja mam takie problemy i trudności i ja to przeżywam, czemu po prostu Pan Bóg tego nie zabierze. Ale ja chcę powiedzieć, przyjdzie czas, że jak ty to przejdziesz, odwrócisz się wstecz, to zrozumiesz, Bóg teraz ciebie łamie i wykonuje pracę nad tobą, abyś ty się otworzył, otworzyła, abyś był innym człowiekiem, a później Pan Bóg tą rzecz, z którą walczysz, w jednym momencie zabierze, bo nasz Bóg, On jest Bogiem Wszechmogącym, chwała Bogu. Ale On wie, co zrobić z tą gliną, która jest w Jego ręku. I ty i ja powinniśmy się zgodzić z wolą Bożą. Boże, ona jest dla mnie nieprzyjemna, jest mi ciężko, ale ja przyszedłem wypełnić wolę Twoją i niech ten kielich mnie nie omija, ale daj mi siły, abym ja ten kielich wypił aż do końca i abyś Ty się uwielbił przez moje życie. Niech Twoja wola będzie w życiu moim. Modlimy się, bądź wola Twoja. A jeden z braci mi kiedyś mówi, ja to się modlę, Boże, bądź wola Twoja, ale nie inna niż moja. I wielu z nas może się uśmiecha, kiedy to słyszymy, ale swoimi uczynkami dokładnie robimy to samo. Ale śmiejemy się, kiedy ktoś ustami to powie i nazwie sprawy po imieniu. Oto przyszedłem, aby wypełnić wolę Twoją. Oto kiedy Saul usłyszał te słowa, nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a ty czarnoksiężników, ludzi wywołujących duchy, ludzi, którzy parali się magią, usuwałeś, co będzie z tobą. Bracia i siostry, posłuszeństwo to jest centrum i najważniejsze w życiu chrześcijanina. Wielu ludzi zrobi wiele, ale jak raz nie wypełni woli Bożej. Jak raz zrobi wszystko poza tym jednym. Pamiętam jednego razu, modlę się do Boga i mówię, Boże, jak ja mam postąpić i co ja mam zrobić? I myślę, kiedy ta sytuacja się zmieni? I modlę się i pytam i odpowiedzi nie mam. Włączam kazanie na internecie takiego już nieżyjącego brata Romana. I kiedy włączam te kazanie, gdzieś tak przesunąłem od środka, a on mówi od razu takie słowa. Ty modlisz się, Boże, zmień sytuację, w której ja się znajduję, a Bóg tobie odpowiada, ja nie sytuację chcę zmieniać, ja ciebie w tej sytuacji chcę zmienić.
Wiecie, ja zatrzymałem te kazanie. Ja mówię, kości Elizeusza. I po śmierci Pan Bóg przemawia i podnosi do życia. Chwała Bogu. Kim ty jesteś dzisiaj na tym zgromadzeniu? Jak brat Mariusz powiedział, podobny jesteś do Boga, czy podobny jesteś do diabła? Podobny jesteś do ludzi, którzy wypełniają wolę Bożą? Czy jesteś podobny do tych, którzy ubierają szatę swojej sprawiedliwości, doszukuje się swojej prawdy, a zarazem wola Boża jest zaniedbana w życiu twoim? Jeżeli tak jest, to przyjacielu drogi, trzeba skłonić kolana i pokutować. I jest taka pieśń: skłonię kolana swe, niech przemówi Najwyższy. A później słowa tej pieśni: i znowu usłyszę twój głos. Twój Boży głos będzie słyszeć dopiero wtedy, kiedy będziesz chciał wypełnić wolę Bożą i wypełnić, i będziesz gotów uniżyć się w życiu swoim. A do tego czasu chcę ci powiedzieć, możesz jeździć po prorokach, możesz jeździć po najwspanialszych zgromadzeniach i nawet mogą być do ciebie proroctwa, piękne kazania, ty nie usłyszysz Bożego głosu, bo Boży głos on przemawia w ciszy do serca. Tak Pan Bóg przemawia przez proroctwa, przez kazanie i inne rzeczy. Ale może być tak, że on przemawia, a my w sercu nie słyszymy. Ale jest napisane w księdze Hioba, ale Pan Bóg odkrywa ucho, jak? Przez cierpienie. I nieraz, przyjaciele, my musimy dojść do momentu, gdzie mocno będziemy cierpieć, żebyśmy chcieli usłyszeć, co Pan Bóg mówił do nas rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu i 10 lat temu. I w tych momentach dopiero człowiek nieraz otwiera swoje serce i Pan Bóg dopiero zaczyna docierać ze swoim światłem. Pan Jezus mówi, ja przyszedłem wypełnić wolę twoją. Bracia i siostry, odpowiedzmy sobie, czyją my wolę wypełniamy dzisiaj w życiu naszym. Jeśli nie wypełniamy woli Bożej, skłonimy kolana i będziemy pokutować. A jeżeli wypełniamy wolę Bożą, skłonimy kolana i będziemy dziękować, że On daje siły. Amen.